Witam bardzo serdecznie w dzisiejszych Portretach Plusa, Radio Plus Olsztyn na 88.1 FM. Dziś w pewnym sensie, ale właściwie dosłownie, podwójne Portrety Plusa. Chciałbym przywitać równie serdecznie w naszym studio dwoje gości, bo też będą dwa tematy, ale one, jak się zaraz przekonamy, zazębiają się. Witam panią Magdalenę Drozdek, która jest kierownikiem Środowiskowego Domu Samopomocy w Marcinkowie. Witam bardzo serdecznie. Witam również pana Witolda Młynarczyka, wodzireja, powiedzmy frontmana zespołu Livien. Witam serdecznie, witam wszystkich państwa. Zacznijmy może troszkę nie za bardzo kulturalnie, ale jednak od pana Witolda. Kilka słów na temat zespołu, bo tu musimy tak poprowadzić naszą rozmowę, żebyśmy dotarli właśnie do sedna. My mamy jakby to w naszym scenariuszu, wiemy do czego chcemy dotrzeć, więc pierwszy krok to przedstawienie zespołu. No witam serdecznie, jeszcze raz Witold Młynarczyk, zespół Livien. Cóż mogę powiedzieć, generalnie muzyką ja zajmuję się od 16 lat, a jako zespół Livien mamy od 2007 roku, pamiętna data 10 kwietnia. Cóż, gramy muzykę, która praktycznie może zadowolić każdego, gdyż członkowie naszego zespołu słuchają zarówno i rocka, i muzykę poważną, i bluesa. Wszystko to łączymy w jedną całość i dobieramy do tego, gdzie gramy i dla kogo gramy. Wiadomo, muzyka ma być przyjemna i jeszcze raz przyjemna. A jaki przede wszystkim gracie repertuar i zazwyczaj dla kogo? Repertuar to jest, mówię, no taki dwoisty, bo generalnie gramy blues rocka, to jest nasz tego. No i wiadomo, że są też imprezy właśnie plenerowe, tak jak tutaj w Marcinkowie graliśmy w Domu Pomocy Społecznej. No to gramy muzykę popularną, czyli nowoczesną biesiadę i również blues rocka. Gdzie was można spotkać, posłuchać w tym wirtualnym świecie, w internecie? Oczywiście zapraszamy na stronę www.livien.pl, jak również do pubu, którego prowadzimy, zespół Livien prowadzi pub Kuźnia Muzycznych Klimatów na Starówce. Dziękuję. Przejdźmy teraz do pana Witolda, oczywiście jeszcze powrócimy. Przejdźmy teraz do pani Magdaleny Drozdek, która jest kierownikiem Środowiskowego Domu Samopomocy w Marcinkowie. Pani Magdaleno, ten dom funkcjonuje od niedawna, jest prowadzony przez Stowarzyszenie Helper. Czym wy się z kolei zajmujecie? Czy nasz dom funkcjonuje już ponad 2 lata? Zgadza się, jest prowadzony przez Stowarzyszenie Europejskie Centrum Wsparcia Społecznego Helper, które powstało w 2010 roku z inicjatywy pani Katarzyny Sztylc, która jest prezesem i założycielką naszego stowarzyszenia. Czym my się zajmujemy? Zajmujemy się aktywizacją ludzi, osób niepełnosprawnych. W tej chwili Helper prowadzi 5 placówek. Jest to Centrum Alzheimera, Dar Serca w Olsztynie, a także Środowiskowe Domy Samopomocy w Marcinkowie, w Prejłowie, Jedwabnie oraz Reszlu. Poza tym Stowarzyszenie Helper organizuje wszelakie akcje charytatywne, między innymi spotkania cykliczne dla osób bezdomnych w Olsztynie, a także wiele innych charytatywnych akcji związanych z osobami niepełnosprawnymi, z osobami ubogimi, rodzinami wielodzietnymi i samotnymi matkami. Takie spotkanie z osobami bezdomnymi, taka majówka, miała miejsce całkiem niedawno, prawda? Tak, niedawno zorganizowaliśmy majówkę dla osób bezdomnych, a także cyklicznie organizujemy dla nich Wielkanoc i Boże Narodzenie. Takie spotkanie, żeby poczuli się dowartościowani, żeby poczuli się jak w domu, tak? Żeby pamiętali o tym, że inne osoby też o nich się troszczą, pamiętają o nich. A jaka jest specyfika Środowiskowego Domu Samopomocy w Marcinkowie, którego pani jest kierownikiem? Znaczy, my skupiamy się generalnie na aktywizacji tych osób, osób niepełnosprawnych, osób z zaburzeniami psychicznymi, osób niepełnosprawnych intelektualnie, tak? Prowadzimy terapię zajęciową w różnych pracowniach, między innymi w pracowni kulinarnej, plastycznej, komputerowej, rękodzieła, higieny i urody i muzycznej. W czasie dnia nasi podopieczni spędzają w pracowniach bardzo dużo czasu, potrafią wykonywać naprawdę bardzo wiele ciekawych prac, mają bardzo dużo uzdolnień, ukrytych talentów i cieszymy się bardzo, że możemy to pokazać, tak, że nie siedzą w domu, że mają szansę przebywać z innymi ludźmi, że się integrują, że nie są wykluczeni społeczeństwa.
Czy ta cała aktywność, o której pani przed chwileczką powiedziała, zarówno opiekunów, oczywiście, terapeutów, pedagogów, skierowana do podopiecznych i aktywność właśnie tych osób, które są podopiecznymi, czy ona daje jakieś wymierne postępy, jakieś korzyści tym osobom, takie, które można by faktycznie zaobserwować u nich? Oczywiście, że widać postępy, tak? Na początku nasi podopieczni byli bardzo skryci, zamknięci w sobie, nie potrafili nawiązać kontaktów. Teraz, po takim długim okresie czasu, oni są bardzo pewni siebie, tak? Uwierzyli w siebie, mają nowych kolegów, nawiązali nowe znajomości. Nastąpiła taka naprawdę wspaniała integracja. Nie są wykluczeni, mogą spędzać czas z innymi osobami. Myślę, że to jest chyba to jest najważniejsze, tak? To jest też dla nas sukces, że one są szczęśliwe, że te osoby chętnie do nas przyjeżdżają, chętnie wykonują różne czynności, różne prace plastyczne, udzielają się w konkursach, mają naprawdę wiele ukrytych talentów. Cieszymy się, że mogliśmy to pokazać, że oni mogą się pokazać, tak? Co potrafią, bo naprawdę potrafią bardzo wiele. Was również można znaleźć zapewne w internecie. Oczywiście. Można nas znaleźć na stronie www.sdsmarcinkowo.pl. Także zapraszam bardzo serdecznie. I tak, wychodząc od zespołu Livien poprzez Środowiskowy Dom Samopomocy w Marcinkowie, prowadzony przez Stowarzyszenie Helper, docieramy do tego, co jest jakby clue naszej rozmowy, a mianowicie wasza współpraca obopólna. Ciekawa współpraca. Jak do niej doszło? Nie ukrywam, że my tu z Magdą znamy się już parę lat. No i wyszliśmy z takiego założenia, że właśnie to, co podkreśliła moja przedmówczyni, jesteśmy nie tylko zespołem takim, który wychodzi, zagra, weźmie garzy i ucieknie. Nie, to nie jesteśmy my. Właśnie chcieliśmy stworzyć takie coś, żeby w końcu na tym pierwszym festynie rodzinnym, jaki odbył się w Marcinkowie, mogli podopieczni zaznajomić się jakby ze sceną, czyli udało nam się tutaj załatwić scenę, prawdziwą scenę, drewnianą, podwyższoną. Oczywiście my jako zespół udostępniliśmy profesjonalne nagłośnienie i podopieczni mogli zaprezentować się wokalnie, mogli zaprezentować się do gitary, do akordeonu, zaśpiewać na profesjonalnych odsłuchach, na nagłośnieniu, które podkreśla ich pracę, trud, jaki oni się włożyli w nauczenie się tych piosenek, pokonanie bariery, że śpiewają w końcu dla nie dwóch, trzech osób, tylko dla kilkudziesięciu, kilkuset osób. To jest właśnie piękne i przełamanie się do śpiewu, no praktycznie to jest, dla niektórych było tak jak wygranie jednego z czołowych Must Be The Music czy tam X Factor. Takie były odczucia podopiecznych. Czy wy też, powiedzmy, wcześniej odbywaliście ćwiczenia z podopiecznymi? Czy to było tak, że oni ćwiczyli, a wychodzili na scenę, jak już wy byliście na niej obecni i powiedzmy, wy byliście tą gwiazdą, ale ustąpiliście miejsca podopiecznym domu? No oczywiście, ustąpiliśmy miejsca. Ja nie ukrywam, że również wyszedłem i pomagałem, jeśli tam nie jest, wiadomo, no, nie każdy od razu może zaśpiewać jak Tina Turner czy Joe Cocker. Pomoc i przełamanie się. Później wystarczyło 3 minutki i już każdy śpiewał sam. To właśnie było piękne. Już, że oni mogli jakby już samoistnie zaistnieć w piosence. Nie, że ktoś z boku podśpiewuje, pomaga. To tylko ten start, który służył do przełamania się i później już było z górki. Tylko i wyłącznie. Pani Magdaleno, a jak to wyglądało właśnie te występy, te przełamanie tej bariery, o której pan Witold powiedział, ze strony podopiecznych? Czym było dla nich to wydarzenie? Myślę, że było bardzo wyjątkowym wydarzeniem. Poczuli się dowartościowani i na pewno bardzo chętnie wyszli na tą scenę, tak? Tutaj Witek zadbał o miłą i sympatyczną atmosferę na scenie, także bez problemu wychodzili, śpiewali, mieli przygotowany występ, przepiękny występ artystyczny, a także występy wokalne, także to dla nich, w nich wzbudziło takie poczucie ich wartości, takie dowartościowanie, tak, że naprawdę są ważni, tak, że ktoś ich zobaczy, ktoś może ich obejrzeć, że rodziny mogły ich podziwiać tego dnia.
Czy planujecie dalszą współpracę? Bo to był pierwszy taki występ podczas tego pikniku, ostatniego pikniku rodzinnego w Marcinkowie, ale czy zamierzacie kontynuować tę współpracę, to znaczy Helper z Livienem? Myślę, że tak, że będzie jeszcze wiele okazji do wspólnych imprez. Ja to powiem, jak to się mówi na scenie, po raz pierwszy, nie po raz ostatni w tym wieku będziemy pomagać. Chciałbym Państwu bardzo serdecznie podziękować za przybycie i za rozmowę tu w naszym studio. Państwa i moimi gośćmi, bohaterami Portretów Plusa, przedstawicielami właściwie, byli pani Magdalena Drozdek, kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Marcinkowie, prowadzonego przez Stowarzyszenie Helper. Bardzo pani dziękuję. Życzę wielu owoców w tej zapewne ciężkiej pracy. Ale i ciężkiej, ale jednocześnie domyślam się satysfakcjonującej. Tak, bardzo satysfakcjonująca praca, daje naprawdę wiele radości, także dziękuję bardzo. Drugim gościem, któremu bardzo dziękuję, był pan Witold Młynarczyk, który prowadzi zespół Livien. Zespół, który nie tylko gra, śpiewa, ale też udziela się charytatywnie, wspiera podopiecznych Stowarzyszenia Helper, a więc również pomaga w całej tej chlubnej działalności. Dziękuję serdecznie i oczywiście jak zapraszam inne również domy pomocy społecznej, również udzielimy się, pomożemy. Dziękuję jeszcze raz. Krzysztof Guzek, dziękuję za uwagę i do usłyszenia.